Proszę Państwa, tutaj takie świętości teraz są omawiane, że ja nie wiem, czy to normalne, czy to jest nienormalne. Zobaczymy, bo w naszym Radiu Conchita jest trochę o tym, trochę o tym, ale wiecie Państwo, to co Bóg mówi, że wy jesteście moimi świętymi, to tak. Ale nie wypada nam ludziom nazywać siebie świętymi, no bo jeżeli my będziemy nazywali siebie świętymi, to jesteśmy zarozumiali, pyszni. No właśnie, właśnie. Mówiła już cała wieś. Karolina, druga najmłodsza z dzieci Santosów, wróciła z płaczem do domu i opowiedziała mamie, że ludzie śmieją się z niej na ulicy z powodu Lucy. Strach wychodzić z domu, dodała płacząc. Sprawę trzeba zakończyć, powiedziała matka i energicznie zacisnęła usta. W niedzielę idę. Aby ludzie byli ludźmi, na razie to wiesz, na Niemców gadają, a Niemcy mówią, Polnisz jest fajne, Polnisz jest fajne. Niemcy, wołano do nich ze wszystkich stron. Opiniują, wiesz. Patrzcie, oto idą. No, także Niemcy dopiero mają tam radę. Z pewnością dziś też sobie jakąś zgrabną bajeczkę. Oj. Spójrzcie tu, nad dachami spaceruje sobie nasza kochana pani. Lucia nie odpowiadała. Jacinta trwożnie przyciskała do serca swoją śnieżynkę. Francisco chętnie wymierzyłby chłopakom kilka mocnych razów pasterskim Cibo, że wszystko to należy do tych cierpień, które przepowiedziała święta dziewica. A zatem jak gdyby nie słyszał, podążał spokojnie swoją drogą, kiedy znowu gwizdał na swojej cukrowni. Wiedziano, że w kościele prawie nie bywał, był jedynym, który pocieszał dzieci, na poły kpiąco, na poły życzliwie. Dajcie małpom mówić, co chcą, nie troszcie się o to. Jeśli będę mógł wam się tym przysłużyć, to wszędzie rozpowiem, że wierzę w zjawienie. Ale czy pan rzeczywiście wierzy? Zapytała z połączpiewaniem Jacinta. Tak, no właśnie w tym rzecz. Potrapał się gwizdacz za uchem. Chciałbym wam przecież uczynić grzeczność, ale widzi pan, pan nie wierzy. I dlatego nie ma najmniejszego sensu, żebyście opowiadali, że wierzycie w zjawienie. Odpowiedział rozczarowany Francisco. Także w domu rodziny Marto było markotnie z powodu gadaniny krążącej po wsi. W Polsce nie jest źle. Co mam cibo, 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 ty mnie jeszcze cibo, przecież nie okłamały. W tym rzecz. Manuel Pedro pokiwał głową. Czy nie zauważyłaś, że dzieci są teraz posłuszniejsze i z większym zapałem modlą się niż wcześniej? Coś w tym musi być. Chyba w to nie wierzysz, uniosła się wieśniaczka. Nie wiem, w co wierzę, potrząsnął Manuel głową i wyszedł na podwórze. Matka Santos była zdecydowana zakończyć tę przykrą historię. Co wieczór zabierała się za Lucię i wyjaśniała jej, jak wielkim grzechem jest urządzać sobie kpiny z tak świętych rzeczy. A gdy jej słowa niczym nie skutkowały, chwytała za kij i bez litości biła swoje dziecko. W tej chwili powiesz mi prawdę, dyszała, tracąc oddech po chłoście. Ale przecież mówię prawdę, jęczało biedne dziecko. Matka Boża rzeczywiście nam się ukazała. Jeżeli będziesz dalej tak kłamać, wsadzę cię do ciepłej dziury i nie pozwolę ci stamtąd wyjść, dopóki się nie opamiętasz. Cicho. Następnej niedzieli po sumie poszła do proboszcza i poskarżyła się na swoje cierpienie. Oczywiście już słyszałem o tej sprawie, powiedział proboszcz. Lucia jest grzecznym, pobożnym dzieckiem, a i o małych, Marto, nie mogę powiedzieć nic innego. Skąd się wzięły u nich takie rzeczy? O to samo pytam samą siebie przez cały ten czas, westchnęła kobieta. Nieustannie napominam Lucię, aby mówiła prawdę i już kilka razy sprawiłam jej mocne lanie, ale ona trwa przy tym, że Matka Boża ukazała się jej i dzieciom Marto. Droga pani,
Odmiotły tej sprawy zapewne nie wyjaśnimy. Dzieci bez wątpienia wierzą w to, co mówią. Pytam się tylko, skąd się to u nich wzięło. A przy okazji, chciałbym sam porozmawiać z Lucją. Tak, proszę tak uczynić, wasza wielebność, ożywiła się wieśniaczka. Tymczasem tylko proszę zostawić Lucję w spokoju i oszczędzać kij od miotły, odpowiedział proboszcz i odprowadził ją do drzwi. Że też właśnie mnie musiało spaść na kark takie nieszczęście, jęczała kobieta schodząc po schodach. Tak mijały dni. Nad krainę nadciągał czerwiec z letnimi upałami. Nadszedł 12 dzień miesiąca, wigilia odpustu świętego Antoniego. Święty z Padwy, obok naszej kochanej Pani Radosnej, był patronem Fatimy i jego imieniny dla całej gminy zawsze były świętem. Po sumie odbywała się świąteczna procesja, na której z daleka i z bliska pojawiali się rolnicy w swych najlepszych strojach, na ozdobionych osłach i ukwieconych wozach. Ci bogatsi obdarowywali biednych chlebem i kiełbasą, aby nikt nie głodował. Po południu muzykanci przygrywali na kamiennej galerii przed kościołem, a starzy i młodzi, kiwając się w rytm fandango, pokrzykiwali radośnie. Stary Wimarej stroszczył się o to, aby nikt w upale nie musiał cierpiać pragnienia. Ustawiał zawsze swoje stoisko i serwował najlepsze wino. Nic dziwnego, że wszyscy ludzie od dawna oczekiwali radośnie na ten dzień. Spójrz, czy twoja odświętna suknia jest w porządku, biała spódnica i wyszywany kaftan, napominała wieczorem Maria Rosa swoją najmłodszą córkę. Jutro idziemy na odpust świętego Antoniego. Ale jutro jest przecież 13, przypominała czerwiejąc się Lucia. Muszę przecież do Kowada Iria. Ach, proszę, mamo, chodźże ze mną. Z pewnością będziesz mogła także widzieć Matkę Bożą. I znowu zaczynasz z tymi durnotami? Wybuchnęła ze złością matka. Oczywiście idę na święto i ty też. Lecz święty Antoni wcale nie jest piękny, wyjąkała Lucia, mając na myśli jego wystrugany toporną ręką wizerunek stojący w kościele w Fatimie. Nie, rzeczywiście pięknym to ten krępy, zwalisty święty o łysej głowie nie był. Święta dziewica jest tysiąckroć piękniejsza, zapewniała dziewczynka. Idziesz ze mną na święto, zadecydowała matka. Jutro Manuel i Gloria popędzą owce na pastwisko. Powrócą wcześniej i będą mogli jeszcze pójść na plac kościelny. Lucia nie poważyła się więcej sprzeciwić. Także i w domu Marto mówiono o następnym dniu. Mama i ja pójdziemy jutro na jarmark do Pedeiras, powiedział ojciec. Kupimy dwa woły. Florinda i Teresa zagonią owce na pastwisko. Inne idą na święto. Czy możemy pójść do pięknej pani, do Kowada Iria, błagała Jacinta i pieszczotliwie przytulała się do ojca. Róbcie, co chcecie, odpowiedział Manuel, który nie potrafił odmówić życzeniu jej serca. Powinieneś był im tego zabronić, powiedziała pani Olimpia do swego męża, przecząco kręcąc głową. Ach, nic takiego się nie stało. Z pewnością jutro dzieci niczego nie zobaczą i cała historia się zakończy. Może masz rację, kiwnęła głową kobieta. Także i Maria Rosa miała te same myśli. Gdy Lucia raz jeszcze poprosiła ją serdecznie o pozwolenie udania się do Doliny Ireny, Kowada Iria, już nie powiedziała nie. W ten sposób po mszy świętej, porannej, troje pastuszków podążyło na miejsce, które im przeznaczyło niebiańskie zjawienie. Troje pastuszków. Jakże się zdziwili. Troje pastuszków. Gdy zobaczyli, że podąża za nimi około 50 ludzi. Niektórzy, których gnała tam ciekawość, jeszcze teraz kpili. Inni jednak szli z dobroci serca. W całej trosce o nędzę swego życia jarzyła się w nich iskierka nadziei, że może niebo zechce się nad nimi zlitować. Całkiem na końcu, daleko za wszystkimi, szła ku dolinie biedna Luisa Bernardos.
bo że była ona jedyną poza dziećmi, która rzeczywiście uwierzyła. Zanim zeszli w dolinę, przecisnęła się do Lucy jakaś zatroskana staruszka i szepnęła do niej: jeśli to prawda, że nasza kochana pani się ukazuje, to poproś ją, żeby zechciała uzdrowić mego syna. Cierpi z wycieńczenia i kaszle krwią. Lekarz przestał go leczyć. Ale może tak. Będę za nim prosić. Zginęła wzruszona Lucia. Urodził się około roku 1645 w Paryżu. Zmarł także w Paryżu w 1704. Pisał opery i kantaty świeckie. Głównie jednak uprawiał muzykę religijną. Charpentier przeniósł do muzyki francuskiej formę oratorium. Skomponował ich 18 w stylu Caissiniego. Jest też autorem dwóch oper oraz muzyki do dramatów Moliera. Słuchamy fragmentów mszy Assumpta est Maria, a oto części: Kyrie, Christe, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Domine Salve. Dobre. Także proszę Państwa, Święta Teresa z Asyżu, Komenda Miejska Policji. Jako komendant nadzorowałem Wydział Kadr, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, Zaopatrzenie, Finanse, Sprawy Dyscyplinarne oraz Skargi. Pierwszy zastępca nadzorował Sztab Policji, Prewencję, Ruch Drogowy, Wydział Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym. Drugi zastępca nadzorował Wydział Kryminalny, PG Dochodzeniowo-Śledczy oraz Wydział Techniki. Kto był tym drugim zastępcą? Z zakresu przestępczości gospodarczej. Kto nadzorował ten pion, jeśli chodzi o przestępczość gospodarczą? Zastępca spraw kryminalnych. Z imienia i nazwiska, jakby świadek mógł powiedzieć, kto był wówczas zastępcą pana i kto nadzorował kwestie, również jak wiemy dzisiaj ze sprawy Amber Gold. Zastępcą był komendant Dariusz Krasula. A no to my już znamy jakby tutaj te nazwiska, panie przewodniczący. Czy w dniu 13 sierpnia 2012 roku lub bezpośrednio w sierpniu 2012 roku zażądał pan wyjaśnień ze strony funkcjonariuszki policji lub naczelnika wydziału lub pana zastępcy, jeśli chodzi o informacje, co podlegli panu funkcjonariusze zrobili w sprawie Amber Gold? Kiedy to było? Może pan poseł? 13 sierpnia 2012 roku pan Marcin P. ogłosił decyzję o likwidacji Amber Gold, co de facto oznaczało upadłość. I wtedy, kiedy cała Polska żyła aferą Amber Gold, chcę uzyskać informacje od świadka, jaki świadek podjął działania, żeby ustalić, czy podlegli panu funkcjonariusze podejmowali jakiekolwiek czynności w sprawie pana Marcina P. i firmy Amber Gold w sierpniu 2012 roku. Już Euro 2012 nie było, dodam, bo często świadkowie starają się tłumaczyć wiele decyzji, że było wtedy Euro 2012. Najprawdopodobniej nie prowadzi... w tym czasie mogła być sporządzona informacja z przebiegu postępowania, ale nie potrafię sobie tego przypomnieć. Czyli świadek nie przypomina sobie takich działań, które można byłoby określić jako działania kontrolne, jak pracowali podlegli panu funkcjonariusze w sprawie Amber Gold?
Mogła być taka sytuacja, powtarzam, że było sporządzone sprawozdanie z czynności dochodzenia. To chciałbym, żeby świadek odpowiedział na pytanie, czy świadek miał wiedzę, że działalność Amber Gold jest w zainteresowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nie. Czy świadek nie wiedział o tym, że Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej prowadzi czynności w sprawie firmy Amber Gold? Nie. A czy kiedykolwiek świadek kontaktował się z komendantem wojewódzkim policji lub innymi jednostkami policji w celu ustalenia, czy wobec Amber Gold lub pana Marcina P. prowadzone są jakiekolwiek czynności lub postępowania? Panie pośle, kiedykolwiek świadek był rozmawiał z komendantem wojewódzkim policji na temat Amber Gold? Panie pośle, no tak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem na tym etapie o tym postępowaniu. I ze strony komendanta wojewódzkiego policji również nie było żadnych pytań, jeśli chodzi o Komendę Miejską Policji w Gdańsku? Tak? Nie przypominam sobie. Nie przypomina sobie świadek. A czy świadek dostrzegł jakiekolwiek zainteresowanie sprawą Amber Gold ze strony Komendy Głównej Policji lub Centralnego Biura Śledczego? Nigdy w tej sprawie u mnie nie był, ani do mnie nie dzwonił żaden przedstawiciel innych służb. A czy po upadłości firmy Amber Gold ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji lub Komendy Głównej Policji było jakiekolwiek zainteresowanie z pytaniem, co funkcjonariusze policji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku wiedzą na temat pana Marcina P., bo pamiętajmy o tym, że nawet wtedy, no bezpośrednio po upadłości Amber Gold, nawet nie postawiono zarzutów panu Marcinowi P. i dopiero pod koniec sierpnia został tymczasowo aresztowany. Do mnie nie. A czy świadek kiedykolwiek rozmawiał z przedstawicielami służb specjalnych z Gdańska lub z centrali, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne? Na ten temat nie. Na temat Amber Gold nigdy świadek nie rozmawiał z przedstawicielami służb specjalnych, tak? Nie. Prowadząca dochodzenie funkcjonariuszka miała informację, że pan Marcin P. jest osobą karaną. Czy świadek jako komendant, kiedy świadek uzyskał informację, że prezes firmy Amber Gold jest osobą wielokrotnie karaną za przestępstwa gospodarcze? Nie miałem takiej informacji. A czy świadkowi mówi coś afera multikasy? Nie. Nie mówi. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię postępowania ze strony funkcjonariuszy policji z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ponieważ wtedy, kiedy prokuratura zleciła czynności Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, jeśli chodzi o zabezpieczenie dokumentów niezbędnych do opracowania opinii biegłego pozyskanego do sprawy Amber Gold, czy świadek ma informację, po jakim czasie policja z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pozyskała dokumentację finansowo-księgową firmy Amber Gold na zlecenie prokuratury rejonowej Gdańsk w Rzeszczy? Nie, nie wiem. To ja poinformuję pana komendanta, że dopiero po 9 miesiącach od wydania postanowienia w tej sprawie udało się Komendzie Miejskiej Policji, pana funkcjonariuszom, uzyskać od pana Marcina P. dokumenty związane ze sprawą. A czy świadek kiedykolwiek był informowany przez swoich funkcjonariuszy policji na temat tego, że są jakiekolwiek albo były jakiekolwiek sprawy, bo zgodnie z tym, co świadek zeznał, do 13 sierpnia nie miał wiedzy na temat Amber Gold? Nie pamiętam dokładnie, kiedy się o tym dowiedziałem. Ale czy kiedykolwiek już po wybuchu afery Amber Gold dowiedział się pan, że w tej sprawie były, no,
na pewno kilkumiesięczne zwłoki, jeśli chodzi o zwłoka była kilkumiesięczna, jeśli chodzi o choćby pozyskiwanie dokumentów od firmy pana Marcina P. Panie pośle, nie pamiętam. Nie pamięta świadek. Nie, ilość spraw, które były i zakres obowiązków oraz upływ czasu nie pozwala mi sobie tego przypomnieć. To myślę, że też poinformuję pana komendanta i opinię publiczną, która nas ogląda, że tutaj pana funkcjonariusze policji informowali prokuraturę na przykład o tym, że nie uda się uzyskać tych dokumentów ze względu na to, że właściciel spółki Ambergold przebywa na urlopie wypoczynkowym we Florencji, albo we Florencji, tutaj cytat z kolejnej notatki urzędowej, jak poinformował mnie pan Marcin P. Z uwagi na dużą ilość żądanej przez prokuraturę także proszę państwa, oprócz muzyki u nas jeszcze i takie są rzeczy. Będzie ona przygotowana dopiero na sierpień 2011 roku, czyli ponad